Witamy Państwa i z ogromną przyjemnością zapraszamy na dzisiejszy mecz, a zapraszają Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Wszystko gotowe, sędzia na boisku, oba zespoły też, publiczność znakomicie dopingująca. Za chwilę rozpocznie. Zapraszamy Państwa na spotkanie towarzyskie, w którym zdecydowanymi faworytami są gospodarze. Od dłuższego czasu nie przegrali meczu na własnym terenie i tym razem powinno być podobnie. Mecze towarzyskie to okazja do sprawdzenia zawodników, którzy na co dzień nie występują w podstawowych jedenastkach, a także koncepcji opracowywanej przez obu trenerów. Rozpoczynamy. Popatrzmy, jak to się gra. Oba zespoły prezentują ofensywny styl gry. Wydaje mi się, że w dzisiejszym spotkaniu zobaczymy ładny futbol i dużo bramek. Kto go powstrzyma? Czy zdoła? Dobrze wyczuł intencje rywala. Zé Roberto. Emerson teraz. Jak on to robi? Kto go powstrzyma? Ronaldinho. Bramkarz nawet nie poruszył się przy obronie tego strzału. Pomysł dobry z tym podaniem, ale wykonanie fatalne. Ależ pięknie się złożył! Odbija, ale to nie koniec. Mocno przycisnęli teraz. Na szczęście broni znakomicie. Dobre dośrodkowanie. Grają naprawdę w obronie znakomicie. Wyglądają jak mur chiński nie do przejścia. Timborowski. Niesamowicie groźnie. No i mamy bramkę. Brawo, ten gol daje im prowadzenie. To było perfekcyjne uderzenie. Nie dał szans bramkarzowi. Niewiarygodny gol. O to właśnie chodzi w futbolu. Fantastyczna bramka. Jest gol, który przywraca im nadzieję na sukces w tym spotkaniu. I Lucio. Zé Roberto. Zé Roberto. I Lucio. Teraz ma tam dużo możliwości. I do przodu. Czekamy na dośrodkowanie. Wyjaśniają sytuację. Nerwowa gra gospodarzy. Nerwowo, co widać na trybunach. Nerwowo także chyba przed telewizorami. Znakomicie, szansa. Przymierzył. Poza linię końcową wychodzi piłka na ruch. Świetnie rozegrany rzut rożny. Uderzenie. Tak, to nie mogło inaczej się skończyć. Podwajają wynik. Gol! Nie ma zawodnika, który nie byłby z takiej bramki dumny. Podwajają wynik. Jest 2-0. Kaka teraz. Kaka? On wie, co może zrobić z piłką. Powstrzymuje ten atak. I jedni, i drudzy nie dają dzisiaj za wygraną. Ale batalię piłkarską mamy wspaniałą. Skuteczni w obronie. Radomski. 2 minuty doliczonego czasu gry. Nie bardzo ma tam do kogo zagrać. Timborowski. Jak to się zakończy? Jak znakomicie przechwycił. Emerson teraz. Gwizdek na przerwę. W jakże różnych nastrojach schodzą do szatni obaj szkoleniowcy. To naprawdę nieczęsta sytuacja, kiedy stwarza zespół mniej sytuacji podbramkowych, ale wykorzystuje każdą z nich. 2-0 do przerwy.
Trener pewnie ma nadzieję, że udało mu się skutecznie zmotywować piłkarzy na te drugie 45 minut. Zobaczymy zatem, co przyniesie nam druga połowa. Roberto Carlos. Akcja ostrzydlająca. Przy piłce Ronaldo. Ale ładny przechwyt. Jacek Czynówek. Sędzia wstrzymuje grę i będziemy mieli rzut wolny. Za to zagranie, żółta kartka, puszcza decyzja sędziego. Bardzo brzydkie wejście. Strzał. Piłka wysoko, ponad poprzeczką. Nie wyszedł ten strzał. Piłkarskie przysłowia mówią, że niewykorzystane sytuacje mszczą się wielokrotnie. I tym razem może stać się podobnie. Będzie zmiana w drużynie. Trener zdjął go z boiska, bo nie chciał go narażać na usunięcie, gdyby dostał drugą żółtą kartkę. Zostawił za sobą obrońców. Będzie bardzo groźnie. Może teraz. Ale strzał! Gol! Gol! Mamy kolejną bramkę dla tego zespołu. Wyraźnie dziś dominują na boisku, pogrążyli całkowicie rywali. No pięknie, 3-0, wysokie prowadzenie. Juan. No i Ronaldinho. Kapitalna akcja. Ach, dobra piłka. Dobra, długa piłka w pole karne. Nie trafił, ale to był niezły strzał. Naprawdę niezłe zagranie. Myślę, że dobrze, że się zdecydował. Błąd będzie groźna sytuacja. Znakomita pozycja do dogrania. Znakomicie. Ricketts. Baumann. Za mało teraz ruchu na boisku, nikt nie pokazuje się, nie ma do kogo dograć. Kaka teraz. Łobodziński. Gra toczy się na połowie rywala. Teraz jak najszybciej musi oddalić grę od swojego pola karnego. Zdecydowanie zabrakło precyzji w tym dograniu. Świetny rajd z piłką. Ach, jak efektownie zagrywają. Partnerzy zbyt statycznie, nie ma do kogo zagrać. Musi być gol! Ależ pięknie się złożył! Obrońcy dobrze wypełniają swoje zadania. Niesamowicie groźnie! Może teraz! Pięknie, pięknie, bramka! Prawdziwy grat goli. Ten napastnik to, proszę Państwa, gwiazda światowa. Chyba powiększyli tę przewagę w odpowiednim momencie. Jak widzimy, o 2 minuty dłużej potrwa ta połowa. A teraz Robinho. Jest tam kilku partnerów, do których można zagrać tę piłkę. Uwaga, jest w polu karnym. Właśnie tak trzeba bronić. Znakomicie. A więc kończy się to spotkanie, po którym będę musiał oszczędzać gardło i myślę, że podobnie też czują się kibice obu zespołów. Za komentarz do dzisiejszego meczu chciałbym podziękować Włodzimierzowi Szarnowiczowi. Dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia. To spotkanie komentowali Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski.